Jego myśli, uczucia i zamiary. Witam serdecznie, kochani moi, na wróżbie z kart Tarota. Dzisiaj zrobimy sobie aktualizację wróżby, którą lubicie. Pomyślcie o waszej osobie ukochanej, niezależnie czy to jest mężczyzna czy kobieta. I zobaczymy, co ta osoba ukochana myśli, co czuje i co zamierza, czyli jakie ma plany w stosunku do was. Witam was bardzo serdecznie. Proszę was o komentarze, napiszcie, czy ta wróżba rezonuje z wami. Proszę was o subskrypcję, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie wtedy od YouTube'a wszystkie powiadomienia o moich nowych premierkach z wróżbami dla was. Kochani, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, zapraszam was serdecznie na e-mail. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy oczywiście jest na moim kanale, wszędzie go wyświetlam i w filmikach, i pod filmikiem, i w komentarzach, na czacie, więc napiszcie mi, kochani, e-mail, ja wam wyślę oczywiście opcje różnych zestawów i warunki, jakie należy spełnić. Wróżby indywidualne są dokładne, bo bazują na waszych datach urodzenia, zdjęciach, konkretnych pytaniach, o waszych problemach. Ok. Teraz wylosuję 9 kart Tarota. Myśli osoby ukochanej. Myśli osoby ukochanej. Myśli osoby ukochanej. Myśli osoby ukochanej. Uczucia osoby ukochanej. Co czuje osoba ukochana? Co czuje? Jakie są uczucia osoby ukochanej? Jakie są zamiary? Jakie są zamiary osoby ukochanej? Dobrze, już w przełożeniu mamy rydwan. Rydwan mówi o szybkiej akcji, szybkiej zmianie. Być może ta osoba chce przyjechać. Nie wiadomo, czy pójdzie to w dobrą, czy w złą stronę, ale ta osoba chce wykonać jakiś ruch. Być może ma osobę, być może wasza osoba ukochana ma chęć na jakiś skok w bok, na przygodę, ponieważ jest to też karta seksualna, zdrady, szybkiego numerku, skoku w bok, tak, szybkiej przygody jakiejś, ale na pewno jakaś zmiana, która nastąpi szybko, chce ta osoba szybko się być może skontaktować, przyjechać, spotkać. Zobaczymy. Myśli. As pentakli, świat i wow, rydwan. Tak jak mówiła, nie rydwan, tylko koło fortuny, przepraszam. Więc mamy tak, dwie bardzo szybkie karty akcji. Rydwan i koło fortuny. As na stabilizację, na początek, na nową szansę, czegoś stabilnego. Świat, czyli otwarcie się na świat, być może też podróż za granicę, by się spotkać, lub może ta osoba mieszka za granicą, lub być może macie kontakt przez internet, lub chce ta osoba przez internet się z wami skontaktować. No i koło fortuny. Jeśli jest w tej chwili źle, to ma się odwrócić o 180 stopni tutaj ta wasza sytuacja. Jeśli jest źle, to będzie dobrze. Jeśli jest pasywnie, to będzie aktywnie, czyli obrót, szybki obrót spraw, tak? Szybka akcja, przemiana. Także tutaj mamy i rydwan, i koło fortuny, dwie szybkie karty akcji i świat. Nowa faza, otwarcie się na nowe i zamknięcie starego. Co czuje ta osoba? Sąd, paś mieczy, wow, i kochankowie, kochani. Sąd, czyli wyjaśnić chce ta osoba wszelkie jakieś problemy tutaj emocjonalne z wami, tak?
problemy w relacji. Ta osoba Was podgląda, dowiaduje się, informuje się, być może doszkala, czy doradza, czy chce przemyśleć wszystko. Ta osoba być może jest jeszcze pasywna, niedojrzała, ale informuje się albo Was gdzieś przez internet podgląda. Natomiast kochankowie mówią o tym, że ta osoba czuje ciągle jeszcze pociąg do Was, fascynację Wami i chce, no tak jak kochankowie, tak? Chce zbliżenia, intymności, żaru, namiętności, seksualności, chce miłości, chce silnych emocji i też chce dokonać wyboru, tak? Być może ma, znaczy wybór to jest też już podjęcie decyzji, tak? Co ma zrobić? Tutaj myśli, bo jest karta tych informacji, czyli myśli, co ma zrobić, chce dokonać wyboru, czy się być może odezwać, spotkać, komunikować z Wami, czy zmienić tutaj tą sytuację pasywną w aktywną. Chce na pewno wyjaśnić, bo sąd mówi o wyjaśnieniu problemów, tak? Rozmowie. Dobrze, jakie ma zamiary osoba ukochana? 10 mieczy, czyli coś zostało u Was zablokowane. Wspomina ta osoba, 6 kielichów, tęskni, wspomina, co było między Wami. I 5 kijów, 5 buław. 5 buław oczywiście mówi o tym, że jest ewentualnie konkurencja lub obawia się ta osoba kłótni, sprzeczek. No, tutaj na pewno 10 mieczy mówi o tym, że odeszliście od siebie, tak? Że zostało to zablokowane, odcięte, zakończone, ale tutaj są piękne wspomnienia, tak? Sentyment. Rozmyśla ta osoba, chce tutaj wracać do Waszych pięknych jakichś chwil, momentów. Boi się ta jednak osoba tutaj kłótni, sprzeczek Waszych na silne ego. Być może myśli ta osoba, że zrobisz awanturę, tak? Macie oboje być może silne ego, silne charaktery, silne osobowości. Tutaj też być może jest też konkurencja, ma ta osoba do wyboru jeszcze inne, nie wiem, innych partnerów po prostu, tak? Być może jest tutaj jakaś konkurencja, rywalizacja, rywalka, rywal. Suma summarum, jak tutaj podsumujemy te myśli, uczucia, zamiary osoby ukochanej, to jest szansa na nową próbę, na jakiś obrót pozytywny spraw, na stabilizację, na rozmowę, na to, byście się jeszcze do siebie zbliżyli, tak? Jest tutaj wspominanie Was, ale są też tutaj lęki przed jakąś awanturą, przed jakimiś sytuacjami właśnie kłótliwymi, tak? Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, tak jak mówi sam Rydwan, ale ta osoba chciałaby tutaj wykonać jakiś krok, jakąś akcję. Niech się dzieje, niech się spełnia. Wszystkiego dobrego. Proszę o komentarze, o subskrypcje, o lajki i zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.